Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Tak, panowie, przedłużona 16. Żółte. Żółte. Kończymy na 16. Zawężone, skrócone pole gry. Staramy się pilnować tych pozycji. Staramy się pilnować, żeby funkcjonować na swoich pozycjach, dobra? Założeniem jest przechwyt piłki, zagrana i zmieniamy pole gry. No to... Jeszcze raz. Po trener Zadylak objął rocznik U17, po trenerze Szwedzie, gdzie właśnie byłem, grałem w tym roczniku. No i później niestety przez tą pandemię COVID-a nie zagraliśmy z żadnego meczu ligowego w pierwszej lidze tam rocznika 2003-2004. No i później trener Zadylak objął rezerwy, no i tam udało się, że mnie i tam paru jeszcze chłopaków przesunął właśnie do drużyny rezerw. No i z czasem, dzięki tych właśnie temu graniu tam w czwartej lidze, to dostałem szansę, żeby przyjść raz, parę razy na trening do pierwszej drużyny. No i myślę, że z czasem zacząłem tą szansę wykorzystywać. Miałem przyjemność z trenerem Zadylakiem dużo współpracować w rezerwach, ponieważ teraz przez ostatnie 2 lata to on prowadził zespół rezerw. No co dużo mówić, no trener Zadylak na pewno trzyma twardą ręką zespół, na pewno bardzo mu zależy na tyskim klubie, bo jest wychowankiem tego klubu, też rozegrał tu bardzo dużo meczy. No jest ogólnie w porządku trenerem, bardzo dobrze go oceniam. No, co ty mówisz tej tarazy w ogóle? Szaruj się na najlepszych. One wyglądają naprawdę z 90 lat, nie? Taki grali chyba. Prawie jak Mieliśmy przyjemność z trenerem współpracować na młodzieżówce. Jeżeli chodzi o to, czy twardy i no tak, no, trzeba mieć jednak tą charyzmę, trzeba mieć ten charakter, bo nie jest łatwo prowadzić zespół składający się z 20 zawodników, zawodowców, którzy każdy z nich zna swoją wartość i trzeba to tak poskładać, żeby raz i szanowali trenera i tą pracę, którą wykonuje. Także wydaje mi się, że tutaj sprawdza się w 100%. Na pewno są cięższe treningi, ale to nam się teraz przyda. Jak było widać w drugiej połówce, dobrze zagraliśmy, dobrze wyglądaliśmy, także mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku. Ja jestem taką osobą, że chcę mieć wszystko zrobione jak najlepiej. Tak naprawdę największe zaufanie mam tylko sam do siebie, jeżeli chodzi o pracę i chcę mieć wszystko zrobione na tip-top. Moja żona dobrze wie, jak to wygląda i ona mówi, że w tym elemencie jestem perfekcjonistą. No tak to musi wyglądać. No, my swoje prace musimy poświęcać jak najwięcej. Tym bardziej, że jeszcze pracuję w swoim mieście, w swoim klubie i no, ja się spotykam z ludźmi na mieście, z sąsiadami i tak dalej, no i chcę stanąć z nimi twarzą w twarz i mieć takie poczucie, że to, co robię, robię jak najlepiej. Dlatego poświęcenie jak najwięcej czasu może mi tylko na to pozwolić. No i taka jest prawda. No dzisiaj więcej czasu jestem w klubie jak w domu. Perbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.